Nowelizacja prawa łowieckiego wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł w lipcu 2014 i rząd i parlamentarzyści mają obowiązek znowelizowania tego prawa zgodnie, żeby był z wymogami, zastrzeżeniami, które zgłosił Trybunał Konstytucyjny. Przy okazji tego prawa uważam, że powinna być znowelizowana w szerszym zakresie niż tylko zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, bo budzi to wiele wątpliwości, zwłaszcza sprawy odszkodowawcze, sprawy funkcjonowania związku, sprawy podporządkowania się w pewnym sensie z decyzją Ministerstwa Środowiska. Mówię o liczebności zwierząt, o innych rzeczach, które powodują straty łowieckie, a wśród producentów rolnych najwięcej budzi sprawa wyszacowywania strat, płacenia odszkodowań. To jest dzisiaj największy problem ze względu na wzrost populacji zwierząt dziko akurat żyjących.